dobra, jadę właśnie na wycieczkę na Fifi Island i jestem mega szczęśliwa z tego powodu, ponieważ właśnie zawsze chciałam przejechać na tę wycieczkę. Dzisiaj znowu się śpieszyłam na maksa, się spóźniłam, w ogóle 5 minut, kierowca mnie czekał. Ja w ogóle nie wiem, cały czas się spóźniam wszędzie. Ale jedziemy takim fajnym busikiem. Nie wiem, kto dzisiaj będzie ze mną jechał. Mam nadzieję, że znowu jakieś fajne osoby. Tak w ogóle to wczoraj poszłam na miasto i kurczę, miałam wymienić pieniądze, żeby mieć dzisiaj na wycieczkę i nie wymieniłam w końcu, zapomniałam. Spotkałam jakichś tam znajomych, poszłam na dobre jedzonko tajskie i po prostu zapomniałam wymienić pieniądze. A dzisiaj wszystkie kantory są domknięte, ponieważ jest dopiero 7:30. Więc po prostu porażka jakaś. Nie wiem jak to zrobić dzisiaj na tej wyspie bez pieniędzy, mam tylko euro samą, więc super! Jesteśmy właśnie przy zatoce, czekamy na statek, znaczy ja mówię czekamy, ja jestem tutaj sama. Bardzo mała, ale po prostu to jest to, o czym zawsze marzyłam w Tajlandii. Piękny, taki biały piasek, lazurowa woda, tutaj jakieś skałki, ale też wczoraj, słuchajcie, było jakieś tam zagrożenie właśnie tsunami w Indonezji. Mówili o tym w wiadomościach. I ja się trochę boję, że tutaj przyjdzie, ponieważ w 2004 roku, jak było to wielkie tsunami, to właśnie zaczęło się też chyba od Indonezji i właśnie później zalało te wszystkie wyspy Fifi Island i właśnie ludzie, kiedy nurkowali, to najwięcej ich ciała zostało właśnie wyrzuconych tutaj. Tak to wygląda z tej strony. To jest znacznie bardziej spokojnie. Ja tam mam właśnie swoje rzeczy, więc zaraz pójdę i się położę. A później nurkowanie, jakieś szybciutkie. Zaczynam właśnie lunch z takim widokiem. Dotarliśmy właśnie na Jojo Island i tutaj będziemy właśnie snorklować i 15 minut tylko chillować. Ja nie wiem jak ten czas jest zorganizowany, bardzo beznadziejnie, bo tak króciutko zostajemy na tych wyspach. Ale tak to się prezentuje. Tutaj mam maskę. Cześć lewelasy, dotarłam do domu i znaczy do pokoju hotelowego i powiem wam, że jestem padnięta. Powiem wam, że bardzo nie lubię tutaj marnować ani jednej minuty, tak więc zaraz uderzam na miasto i na jakiś masaż, coś zjeść, pochodzić troszkę po mieście, może wypożyczę dzisiaj skuter, ale to jeszcze zobaczymy.
Powiem wam, że wycieczka mi się podobała, ale nie aż tak bardzo jak na przykład ta wczorajsza, bo ta wczorajsza była też fajnie zorganizowana, fajnych też ludzi tam poznałam, a tutaj było jednak za dużo tych ludzi i jedyną taką najfajniejszą atrakcją to była przejażdżka tą łodzią, ponieważ takie były ogromne fale, a to jest speedboat, więc ona jechała, zapierdzielała na maksa, uwierzcie mi, zapierdzielała strasznie i ona po prostu po tych falach, więc takie wielkie uderzenia były. Co chwilę po prostu się trzęsła cała łódź, więc ja uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam w ogóle kolejki wszystkie górskie i tak dalej, więc stałam od razu na samym dziobie prawie że statku, żeby poczuć jeszcze większe wibracje. Czasami też siadałam na dach tam obok tego instruktora, nie instruktora, tylko tego kapitana jakby, tylko mi pozwolił, więc wiecie, ma się te wtyki. Ale nie podobało mi się na maksa, że ta wycieczka była aż taka na maksa skomercjonalizowana, ponieważ zatrzymywali nas na przykład na wyspach, na których tak naprawdę były same sklepy, więc oni mają jakieś tam z nimi umowy, sklepy albo właśnie jakieś restauracje, żeby tam tylko wydawać pieniądze. A już na przykład na tej takiej najważniejszej plaży, na którą ja właśnie chciałam pojechać i spędzić tam najwięcej czasu, czyli na Maya Bay, zostaliśmy co 15 minut, więc taka byłam wkurzona po prostu na to, że och, nawet mi nie mówcie. Więc lepiej po prostu pojechać na taką wycieczkę, samemu sobie jakoś zorganizować, wynająć łódź i po prostu sobie jechać, albo wynająć po prostu kogoś, żeby nas tam zawiózł i tyle. A nie jechać z taką grupą, gdzie kurczę, trzeba się tylko się spieszyć, ponieważ na te skomercjonalizowane najgorsze wyspy, gdzie rafy koralowe też są beznadziejne, a to była właśnie wycieczka z nurkowaniem. Dobra, uciekam na miasto, nawet nie suszę włosów ani nic, tylko zrobię jakiś lekki makijaż. Idę.